Cześć, tu Agata, witajcie na kanale megadyskont.pl, a już za chwilę zapoznam Was z naszej kolejnej koleżance, a tym razem będzie to Betty jako szefowa kuchni z serii Betty Spaghetti. W zestawie, oprócz Betty, która teraz jest szefową kuchni, znajdziemy jej przebranie, to będzie muffinkowa Betty, zaraz Wam ją pokażę, a także koraliki i świecące spinki. Teraz Betty będzie pracować w kuchni i nie jest tam byle kim, jest szefową kuchni, dlatego na pewno ma mnóstwo pomysłów na wszystkie możliwe przepisy i dania. Spójrzcie jednak, co jej przeszkadza. Betty ma mnóstwo takich nawet tęczowych, to jest akurat słodkie, Betty ma tęczowe włosy, takie naprawdę śliczne. Gdybym jej zrobiła warkocz, to wszystkie byłyby pasemka w różnym kolorze, widzicie? Ale byłoby super. To może za chwilę, bo będzie trzeba coś zrobić z jej włosami, no bo Betty nie może pracować w kuchni w rozpuszczonych włosach. Wyobrażacie to sobie? Nie może coś takiego nastąpić, dlatego Betty będzie musiała mieć mocno związane włosy, aby nie wpadły jej do jedzenia. Zdradzę Wam jeszcze sekret, że Betty kocha słodycze. Absolutnie wszystkie i w wielkich ilościach, w ogóle tego po niej nie widać, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że tak jest. Dlatego w szafie trzyma schowany swój strój jako muffinkowa Betty. Zobaczcie, jaki słodziutki. Odczepimy Betty włosy. O, Betty bez włosów, ponownie zobaczcie, ma dziurę w głowie, tylko nikomu nie mówcie. Nie wolno jej zdradzić, że ma dziurę w głowie. Zabierzemy jej jeszcze ręce. Trzeba dużo siły, żeby jej ręce wyrywać, wiecie, bo jakoś tak nie chciały się odczawić. No ale się nie dziwię, w końcu nie na co dzień się komuś odrywa ręce. Teraz jeszcze mamy tułów. O nie, jeszcze wyrywanie nóg. Ojejka, wyrwałam jej buta zamiast nogi. Tu jest już jej noga, zobaczcie. A także drugi bucik. Kolejna stopa, znaczy noga. I zostaje jej jeszcze fartuszek, w sumie dół od fartuszka. Zacznijmy teraz naprawiać Betty, bo biedna jest taka rozłożona. O, spójrzcie, jest już bluzka, od razu widać, że się cieszy. Teraz jeszcze jedna ręka, ale z jedną ręką to ona nawet noża nie opanuje. Teraz druga, chociaż będzie mogła jeść i nożem, i widelcem. Albo nawet łyżką, chociaż nie, łyżką to by mogła jeść, gdyby miała tylko jedną rękę. Teraz brakuje jej jeszcze spódniczka, jak słodziutko, spójrzcie. A także jedna noga. I druga noga. I jeszcze buciki. Oj, teraz muszę spojrzeć, czy nałożę odpowiedni ten bucik, w ogóle coś ucieka. Czy założą dobre buciki, ale tak, nie pomyliłam się w stopach tym razem. O, tak, zgadza się, zgadza się. Betty już stoi. A jeszcze teraz jej włosy razem z taką mini spineczką, już wpiętą we włosy, czyli z taką kokardeczką. Betty, możemy teraz obrócić. Zobaczcie, jak wygląda słodziutko. Jak prawdziwa muffinka. Na pewno jeszcze z nadzieniem, dlatego ma takie kolorowe włosy. Poza tym, no tak w kuchni na pewno nie będzie mogła chodzić, bo jeszcze się poparzy. To będzie pewnie jej taki strój wieczorowy. Betty, która pracuje w kuchni, będzie miała taką fryzurę troszkę zawiniętą. Zaraz Wam pokażę. Zawiniemy tak włos o włosa. Zrobi się nam taka mini fala. Oj, głowa Betty nam coś ucieka. Kręci się nawet, ale nie szkodzi. Spójrzcie, o. W ten sposób jej zawiniemy te włosy. I jeszcze mocniej. I może na koniec. O, jeszcze tak przewiniemy. I teraz zapniemy spineczką. Mam tutaj taką żółtą spinkę z serduszkiem. I zapniemy. Ojejka, nie chce się zapiąć. O, już jest. I zawijas jest zapięty. O, wypadły włoski, ale już są na miejscu. I jeszcze tak dla bezpieczeństwa i trochę dla ozdoby założymy Betty wszystkie koraliki. Co? Tam nie będziemy jej zakładać po jednym. Założymy jej od razu wszystkie. Ojejka, coś końcówki nie chciały jej tak łatwo przejść wcale. Mówię Wam, było dość trudno. Ale nie są na szczęście te włosy aż tak grube. Gdybym wzięła ich więcej, to byłoby trudniej. O, a tak Betty ma pięknie założone włosy. I teraz, o nie, teraz będzie trudno. Bo to trzeba tak zabezpieczyć przez wszystkie koraliki. O, uwaga, przez jeden przeszło, przez drugi też. Przez trzeci też i przez czwarty. Jej, udało się. Już myślałam, że ten włos nie przejdzie, słuchajcie. A jednak nie przeszedł? Nie, przeszedł, tu jest, o. I się trzyma. Wszystkie koraliki na jednym paśmie włosów. A tak wygląda Betty po metamorfozie. Teraz
na pewno już może iść do kuchni. Zobaczcie, jak ma spięte włosy, nie będą jej wpadać do oczu, nawet nie ma takiej możliwości, już my o to zadbaliśmy. Zobaczcie, i ma taką piękną tęczową kiteczkę razem z minifalą i koralami. Betty już przeszła metamorfozę i teraz wybiera się do swojej pracy po to, aby ponownie wcielić się w rolę szefowej kuchni. Tu jest jej fartuszek, ale z fartuszka na razie zrezygnuje, znacznie lepiej wygląda jako taka słodka muffinka, nawet z takimi posypkami, zobaczcie, aż lukier z niej obcieka, tak praktycznie można by nazwać tą falkę, bo wygląda naprawdę słodziutko. Wy w komentarzu napiszcie mi, w której wersji wolicie oglądać Betty i która fryzura bardziej Wam się podoba, czy sami wolelibyście założyć taką falę, czy może koraliki. I którą ozdobę stosowalibyście częściej. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, o tutaj, to miejsce już na pewno dobrze znacie. I zostawcie kciuki w górę. Do zobaczenia!